Na program zaprasza Sagrantino Group spółka z o.o. Produkowane jest wino. Czy czerwone wino robi się tylko z czerwonych winogron? Co to są taniny? Dlaczego beczki, w których dojrzewa wino, są dębowe? Czy warto czytać etykietę na butelce? O tym wszystkim już za chwilę. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części programu, w którym rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób produkuje się wina, a także jak uprawia się winorośle z bardzo rzadko spotykanego szczepu Sagrantino, który rośnie tylko tutaj, w rejonie Montefalco we Włoszech. Dziś udaliśmy się do kolejnej winnicy, która różni się jednak w dużym stopniu od tej, którą zaprezentowaliśmy Państwu w poprzednim odcinku programu. Winnica Novelli powstała dopiero w 2000 roku, jednak nie wpływa to na jakość wina, które jest tutaj produkowane. Na 60 hektarach uprawiane są różne szczepy winorośli, w zależności od tego, jakie wino jest z nich otrzymywane. 30 hektarów przeznaczonych jest pod uprawę szczepu Sagrantino, z którego można wyprodukować wino czerwone. Pozostałe 30 zlokalizowane jest w pobliżu małego miasteczka Spoleto. Tam uprawiane są szczepy przeznaczone do produkcji wina białego. Kiedy zaczynają się u Państwa zbiory, jak długo one trwają? Zbiory rozpoczynają się w połowie sierpnia. Wtedy zaczynamy produkować wina musujące. Kończą się natomiast w połowie listopada, ponieważ mamy Sagrantino i Trebbiano Spoletino, które zbieramy bardzo późno. Jadąc do Włoch w październiku, sądziłam, że na krzewach nie zobaczę już ani jednego winogrona. Okazało się jednak, że zbiór winogron ze szczepu Sagrantino odbywa się bardzo późno. Stale obserwujemy winorośla, robimy różne analizy. Ponieważ do produkcji win musujących wykorzystujemy winogrona o wysokim poziomie kwasowości, zbiory rozpoczynamy już w sierpniu. Natomiast ze względu na wysoki poziom cukrów przy produkcji win z Sagrantino i Trebbiano, zbiory odbywają się później. Pogoda tego dnia nam nie dopisała. Niebo spowiły chmury, zza których ciepłe promienie słoneczne nie mogły się przedrzeć. Warunki pogarszał silny wiatr, dlatego bardzo szybko postanowiliśmy udać się do budynku winnicy. Ciekawe, jak bardzo różni się ona od swojej poprzedniczki z XIX-wieczną historią. Jak widać, produkcja wina od lat przebiega w podobny sposób. W tej winnicy także używa się metalowych i drewnianych beczek. Są one nowsze, a całość jest bardziej zmechanizowana, jednak ich przeznaczenie i działanie jest takie same. Jak przebiega proces produkcji białego wina? Il vino bianco inizia il suo
Białe wino swój początek ma w winogronach koloru białego. Z reguły w produkcji nie dochodzi do kontaktu pomiędzy miąższem a skórką. Tutaj w winnicy Novelli zrewolucjonizowaliśmy tę filozofię, gdyż pozostawiamy owoc nieoddzielony na 48 godzin w bardzo niskiej temperaturze. Następnie usuwa się skórki, a miąższ rozpoczyna fermentować przy udziale drożdży, które wykorzystując cukier tworzą alkohol. Po 4 do 5 miesiącach wino jest już gotowe. Wystarczy tylko, by wysubtelniło swoje cechy i w marcu lub kwietniu staje się gotowe do butelkowania. Jest idealne do picia. Jakie są różnice w produkcji białego i czerwonego wina? Zasadnicza różnica pomiędzy winem białym a czerwonym to kolor. Wynika ona z ekstrakcji czerwonego barwnika ze skórki ciemnych winogron. Ponadto temperatura dojrzewania w przypadku wina czerwonego jest wyższa i pozwala na wydobycie całej gamy substancji smakowych, które później znajdują się w winie czerwonym i nadają mu odpowiedni bukiet. Oprócz tego wina czerwone nabierają swoje najcenniejsze właściwości w drewnie, zatem z biegiem czasu polepsza się ich jakość. Nie sądziłam, że skórka winogron odgrywa tu aż tak ważną rolę. Ciekawe, czy w takim razie jest możliwość produkcji białego wina z czerwonych winogron. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość, żeby z ciemnych winogron zrobić białe wino? W zasadzie byłoby to możliwe w przypadku winogron o jaśniejszym zabarwieniu skórki, ponieważ to ona nadaje winie kolor. Na świecie robi się wina białe z czerwonych winogron, na przykład Pinot Nero. Jednak z winogron typowych dla naszego obszaru, przede wszystkim szczepu Sagrantino, nie jest to możliwe. Są to winogrona wyjątkowo kolorowe. Wystarczy tylko spojrzeć na moje ręce, by zobaczyć, jaki wpływ ma kolor. W najlepszym wypadku możemy otrzymać wino różowe, ale nie białe. Cin, cin. Cin, cin. Wśród win białych najlepiej szukać najmłodszych roczników. Tylko wtedy gwarantują one nam świeży, rześki, owocowy bukiet. W przypadku win białych ważna jest temperatura podania. Wina białe tracą swoje właściwości orzeźwiające, gdy są ciepłe. Dlatego przed spożyciem najlepiej schłodzić je do temperatury 7 stopni Celsjusza. W praktyce jest to godzina, 2 godziny w lodówce bądź 10 minut w zamrażalniku. Jaka jest różnica w czasie w dojrzewaniu wina białego i czerwonego? Il tempo svolge un ruolo fondamentale. W zależności od szczepu wina białego, okres dojrzewania trwa od 4 do 5 miesięcy, nawet do 2 lat. Natomiast w przypadku wina czerwonego czas ten znacznie się wydłuża, ponieważ oprócz tego, że wino musi się ustabilizować, będąc w drewnianych beczkach, musi wydobyć z drewna wszystkie aromaty. Z uwagi na to, że wino czerwone posiada dużo taniny, potrzebuje także tej pochodzącej z drewna do polimeryzacji swoich cząsteczek, aby sprawić, by rozpływały się w ustach. Pomimo tego, że wiemy już, jak produkowane jest wino, koniecznie muszę Wam pokazać pomieszczenie z dojrzewającym winem w tej kantinie. Różnicę sami zobaczycie. W tych beczkach dojrzewa wino ze szczepu Sagrantino. Skąd mamy pewność, że jest już dojrzałe i że możemy je wypić? Jak to poznać? Najlepszym sposobem do sprawdzenia, czy wino jest gotowe do butelkowania, jest spróbowanie go. Po sprawdzeniu koloru należy powąchać wino. I na podstawie oceny jego właściwości podejmuje się decyzję o jego butelkowaniu. Pod koniec dnia trochę się wypogodziło, a silny wiatr ustał. Był to nasz ostatni wieczór w Umbrii.
Jeżeli chodzi o wino, które degustowaliśmy w dniu wczorajszym, Montefalco Sagrantino, już pierwszy napis rzuca się nam w oczy, czyli po prostu region, z którego to wino pochodzi. Sagrantino, czyli nazwa szczepu winogron, z jakiego jest zrobione. Poniżej znajduje się apelacja danego regionu, czyli jest to najwyższej jakości wino w tym regionie. Poniżej data, czyli po prostu data, w którym winogrona zostały zebrane. Nazwa winnicy, czyli Scazia Diavoli, czyli cała ta historia z tym egzorcystą, który żył nieopodal tej winnicy. Jeżeli chodzi o wina z tego regionu, najczęściej z tyłu znajduje się zawartość alkoholu, pojemność butelki. Czasami w przypadku wysokiej jakości win, czasami butelki są numerowane, czyli po prostu każda butelka posiada swój numer. A czy na każdym winie jest napisane, jaki to jest rodzaj wina? Czy jest to wytrawne, słodkie, półsłodkie? Takich informacji na winach włoskich na pewno nie znajdziemy. Jedynie w winach, które są dystrybuowane w sklepach. Na pewno możemy się sugerować zawartością alkoholu, czyli w winach, które będą miały tę szczytową zawartość alkoholu, około 15%, będą to wina bardzo wytrawne, ponieważ cały cukier w procesie fermentacji przereagował i zamienił się w alkohol. A jak wpływa korek na smak wina? Moim zdaniem korek ma bardzo duże znaczenie i w przypadku tych winnic, które odwiedziliśmy i większości winnic w tym regionie, tak jak słyszeliśmy, jest ich około 90, nie spotkaliśmy żadnego wina nawet z korkiem silikonowym. Już nie wspomnę o zakręce. Pomimo tego, że te winnice, niektóre nawet produkują około 500 000 butelek rocznie. Wino cały czas pracuje, cały czas dojrzewa i jeżeli jest dobrze przechowywane u ostatecznego odbiorcy, jakim jest klient, też to wino zyskuje z każdego dnia na jakości. Zauważyłam, że butelki mają różny odcień szkła. Czy ma to wpływ na wino? W przypadku win czerwonych na pewno, ponieważ wina czerwone nie przepadają za światłem. Powinno się je przechowywać w ciemnych pomieszczeniach. Tak samo jak gościliśmy w tych winnicach, wszędzie gdzie leżakują beczki dębowe, jest to zdecydowanie ciemniejsze pomieszczenie. Jeżeli chodzi o białe wina produkowane są przede wszystkim, żeby je szybciej wypić, ponieważ one zdecydowanie szybciej osiągają swoje apogeum smakowe. Jest to około 12 do maksymalnie 14 roku od momentu zbioru. Jak oceniłby pan winnicę, w której gościliśmy? Myślę, że obydwie te winnice, w których gościliśmy, pomimo tego, że są tak blisko siebie, mają wiele różnic. Jedna winnica, Scazia Diavoli, jest to winnica, która ma niesamowitą tradycję, sięgającą wielu, wielu lat wstecz. Produkują bardzo mało win o bardzo wysokiej jakości, zbieranych z bardzo małych powierzchni. Druga winnica, w której w drugi dzień gościliśmy, Novelli, jest to winnica, która zdecydowanie ma taki nowoczesny trend i kierują się tym, żeby uderzyć do zupełnie innego klienta. Nie jest jednak naszym celem wskazanie lidera. W poszukiwaniu refleksji w świecie win staramy się jedynie na skromne uwagi. Ostateczną ocenę chcemy pozostawić Państwu. Do tej pory wino traktowałam z przymrużeniem oka, a każda nowo otwarta butelka była wielkim eksperymentem. Pobyt w Montefalco i w winnicach przybliżył mi proces produkcji wina. Wiele nauczył, ale jednocześnie uświadomił, że jest to tylko fragment wiedzy. Przede mną jeszcze dużo do odkrycia. Sagrantino podbiło moje podniebienie już pierwszego dnia pobytu w słonecznej Umbrii. I jestem pewna, że zawróci w głowie jeszcze nie jednej osobie. Sponsorem programu była firma Sagrantino Group spółka z o.o.